Polski, także portal wyścigigórskie.pl i profil na... Łukasz Sielecki, który jeszcze tutaj nieraz będzie dzielił się z nami wrażeniami z pogromu i strachu. Numerem 18, który rywalizuje bezpośrednio. Tak, przede wszystkim kupa frajdy, tak jak mówisz, samochód jest nieziemski, no, przyspieszenie jest strasznie dobre, w porównaniu do Enki, no Enka jest wolna. No ogólnie bardzo dobrze mi się jechało, czasy super, sam się zaskoczyłem, że szczególnie po mokrym było tak dobrze, ale jest jeszcze sporo do urwania, więc mam nadzieję, że jutro jeszcze przyspieszymy. Powiedz, no bo wyniki są bardzo dobre i to jest zaskoczeniem dla wielu. Jak się przygotowywałeś do tego startu? Czy zaliczyłeś testy tym samochodem? Jeżeli tak, to jaki przebieg? Czy po prostu wsiadłeś i od razu jest dobrze? No niestety testów nie miałem, więc pierwsze co wsiadłem to tutaj na badaniu kontrolnym. Przejechałem się 200 metrów po mieście. Na takie pierwsze prawdziwe przejazdy no to tutaj na treningowych. Więc trzeba było się spiąć no i pojechać tak jak to wyglądało na onboardach, tylko przenieść to do rzeczywistości. Pierwsza jazda tym samochodem była w Korczynie, nigdzie wcześniej nim nie jeździłeś, żadne Kielce, żadne testy? Nic. Okej, jakie plany na jutro i jeżeli tak dobrze wygląda współpraca z tym samochodem, jest szansa, że Cię zobaczymy w przyszłym roku w ogóle w GSMP? Czy ja wiem, no nie sądzę, że na pewno cały sezon, ale może jakąś jedną rundę znowu, coś takiego. Jeśli się uda, zobaczymy, bo jednak poszedłem w wyścigi płaskie i raczej póki co tam zostaniemy, bo jednak ilość kilometrów, które tam robimy jest o wiele większa, no i można się tam rozwijać. A tutaj jednak no, jest super, ale mało tych kilometrów na szybko. No właśnie opowiedz może, jak wygląda Twoja kariera, jakie zaliczyłeś zawody w tym sezonie, bo pewnie większość kibiców GSMP nie kojarzy, jeździsz w pucharze Renault Clio. Jak tam wyglądają wyniki Twoje, ile zaliczyłeś wyścigów i gdzie te wyścigi? No póki co mamy za sobą 5 weekendów wyścigowych na najlepszych torach w Europie. Cały czas się rozwijamy, jednak auto przednionapędowe, nieco ponad 200-konne, więc też ciężko było mi się, nawet ciężej niż tutaj do Opena przestawić. Póki co najlepszy rezultat byłem 6 w wyścigu. Cały czas pracujemy nad tym, żeby polepszyć czasy okrążeń. Rozwijamy się, więc jest super, no jest coraz lepiej. Przyszły sezon planujesz w tym samym pucharze, czy jakieś zmiany? Jeśli zostaną nam jeszcze dwa wyścigi, jeśli będzie dobrze, to zostaniemy na przyszły sezon. Jeśli nie, no to może pomyślimy nad czymś innym, nad innym samochodem, bo jednak Ośka średnio mi pasuje. Dzięki. Thank you.
Proszę Państwa, i zawodnicy zostaną pewnie na tym podium, bardzo o to prosimy, ponieważ dołożymy coś jeszcze do tych trofeów w klasie 1+2000, dołożymy trofea za grupę E1, no i tutaj powtarzamy, miejsce trzecie Tomasz Myszkier, miejsce drugie Waldemar Kluza i najwyżej na podium Marcin Słobodzian. Nagrody wręczają pan Marcin Fejdasz, pan Jan Zych i pan Janusz Pojnar. Brawa, piękne trofea, wspaniali zawodnicy i gratulacje. Proszę Państwa, będziemy musieli szukać chętnych do pomocy. Wielkie brawa, puchary ufundowane przez Krośnieńskie Huty Szkła. Piękne Krośnieńskie Szkło, oczywiście pudełka do zapakowania macie panowie ze sobą. Bardzo proszę, abyśmy pozostali jeszcze na chwileczkę.